Optymalizacja mody dla mnie jest z punktu widzenia osoby chorej na raka i osoby, która prowadzi fundację, bardzo ważna, bo no, widzę, jak odpowiednio zaangażowana ta moda, czy też wykorzystana raczej, może podnieść poczucie wartości kobiet, które walczą chociażby z nowotworem, dla których to ubranie staje się elementem niemalże kluczowym i też takim elementem, z którym mogą mieć problem. Przez to, że na przykład są po operacji, po mastektomii, czy też tracą włosy, ten wygląd staje się niezmiernie ważnym elementem i mogą albo stracić totalnie poczucie własnej wartości kobiecości, albo wręcz odzyskać. Dlatego z mojej perspektywy ta moda jakby uzyskała drugą twarz w takiej sytuacji, w takim zderzeniu z życiem, czasami dramatem ludzkim. Kolory, 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 energia, róż i pomarańcz to moje ulubione połączenia, także od razu jak zobaczyłam to połączenie, to wiedziałam, że chcę się w to ubrać. To są takie kolory, które mi się kojarzą z czymś bardzo pozytywnym, także tym się sugerowałam.